Czołem, czołem, widzowie kanału Kanapowy Komandos. Witam Was dzisiaj serdecznie w kolejnym otwarciu paczki. Znowu od Army World, ale myślę, że to powinno stać się powoli regułą. Dziękuję, Kapsel. Bardzo Ci dziękuję za towarzystwo przy filmie. Pudełeczko oczywiście trafi w Twoje kocie łapcie. A ja mogę tylko tyle powiedzieć, że jestem naprawdę podekscytowany zawartością tej paczki. No zresztą jak wszystkim, co przyłazi, dostarczone jest, przyjeżdża i przyfruwa od Army Worldu. Bo z reguły moje zakupy tam są przemyślane i nigdy nie kupuję w ciemno. Chociaż czasami chciałbym mieć tyle pieniędzy, żeby tam kiedyś pojechać i po prostu szastać na prawo i na lewo kapuchą. Ale nie to tematem dzisiejszego odpaczkowywania, czyli unboxingu, jak co niektórzy nie lubią mówić. Więc zapraszam Was serdecznie na obejrzenie zawartości tej paczki po czołówce. Bierzmy się zatem za rozpakowywanie tego, co w środku. Na dzień dobry. Mamy tutaj narzepki Army World. Tak, Kapsel, oczywiście bardzo Ci dziękuję, że wszedłeś w kadr i że jesteś bardzo ciekaw tego, co jest w pudełku, ale pudełko, powtarzam raz jeszcze, zaraz trafi w Twoje kocie łapcie. Także mamy tutaj narzepki Army Worldu. Fajnie, że jest ich więcej. Na pewno jedna pójdzie do Kobry, jedna będzie moja, a jedna trafi do któregoś z Was w pewnym konkursie, czy też w pewnym takim rozdawnictwie, ale o tym już przy innej okazji. Dlatego na razie narzepki odkładam na bok. Odkładam też gift dla Kapsla. O, dziękuję Ci, Kapsel, że byłeś uprzejmy zejść z wizji. I teraz mamy tutaj, widzę dwie rzeczy, które naprawdę, ale to bardzo, bardzo chciałem mieć. I w końcu moje marzenie się spełniło. Na kanale Kanapowy Komandos mieliście oglądać okazję filmy o plecakach brytyjskich w kamuflażu DPM. Były to te wszystkie Otter Armsy, longi, nie longi, etc., etc., shorty. A teraz przed Wami jest coś, co również używa DPM-u, ale jednocześnie nie jest brytyjskie, a jest to ni mniej, ni więcej, tylko plecak holenderski o pojemności około 60 plus 10 plus 10, czyli taki, powiedzmy, dla mnie 2-3-dniowy na pewno nie. Dla mnie to taki jednodniowy z bogatszą ekipą, albo też faktycznie taki dwudniowy byłbym w stanie się zapakować, trocząc wszystko tutaj. O tym plecaku dowiedziałem się od pewnych znanych youtuberów, nie będę ich tutaj reklamował. Oni parę jakiś czas temu popełnili film o tym plecaku, jako że go używają, są z niego zadowoleni. Dlatego też ja osobiście postanowiłem też zakosztować tych rarytasów. I muszę powiedzieć, że plecak przyszedł do mnie w stanie bardzo, bardzo, bardzo dobrym. Ideał, można powiedzieć. Nawet tego magazynu, którego zapachu, jak już Wam parę razy wspominałem, no, nie odstręcza mnie i nawet go lubię. Oczywiście na dłuższą metę jest uciążliwy, ale ten, wiecie, zapach demobilu. Tylko tak na szybko, jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że w stosunku do brytyjskich plecaków mam taką ciekawostkę, mianowicie, że w jednym plecaku mamy dwa. Coś, co w polskich plecakach również się spotyka, a mianowicie dwie kieszonki boczne o pojemności około 10 litrów. Można spokojnie spiąć razem. I mamy wtedy ni mniej, ni więcej. Ten plecak, pozwólcie, że już odłożę. On na pewno trafi do innego filmu, więc na razie pójdzie ad acta. O, dziękuję, Kapsel, że schowałeś się w pudełku. Ale z takich oto dwóch kieszeni, nie wiem, czy dobrze pokazuję, czy nie, pewnie źle, tworzymy mały plecak o pojemności 20 litrów. Spinamy go tutaj i mamy dzięki temu również od razu w komplecie dwie szelki. Czego dobrze pokazuję? Tak, oczywiście, do góry nogami. Dobrze? Nie, tak i tak. O, czyli tak. Czyli mamy tutaj spokojnie dwie kieszonki spięte razem, od razu wbudowane szelki i to nie takie jak w Brytyjczykach, że cienkie taśmy, które wrzynają się w plecki, tylko naprawdę bardzo solidne. Także chwała Holendrom za to, że przemyśleli sobie coś takiego. Spróbuję parę razy przejść się z tym plecaczkiem do lasu. Zobaczymy, jak te 20 litrów bez żadnych kieszonek, bez żadnych komór da sobie radę.
Jest to naprawdę ciekawa koncepcja na plecak szybko patrolowy. Ale tak naprawdę clue tego całego dzisiejszego unboxingu to jest ni mniej, ni więcej, tylko coś zupełnie innego. Mianowicie plecak oczywiście, ale tym razem przemyślany zupełnie inaczej, z zupełnie inną filozofią. I jest to plecak, w skrócie można powiedzieć, US Army, model MOL 2, wersja large. Co jest takiego ciekawego w tym plecaku? Amerykanie w swojej kombinacji, jakby to wszystko ze sobą związać, połączyć i ułatwić życie żołnierzowi, wymyślili system MOL oraz poprawili go potem system MOL 2. I tak, jednym ze składników tego systemu jest właśnie ten duży plecak o pojemności też około 80 litrów. Przypuszczalnie kieszeń główna około 60, kieszenie dopinane tutaj boczne to jest kolejne 10 plus 10. Co jest niesamowite w tym systemie, to to, że całość tego opiera się na plastikowej ramie. Ta rama jest tutaj. Zauważcie, że większość konstrukcji, jeżeli ma usztywnienia pleców, to są to albo ramy aluminiowe, albo jakieś takie pręciki wstawiane plus płyty usztywniające. A tutaj wszystko bazuje na tej jednej, jedynej ramie. Do tej ramy mocowane są szelki wraz z systemem nośnym, pas biodrowy, który oczywiście można zdemontować, przenieść wyżej, przenieść niżej, pokombinować sobie jak się chce. Mamy tutaj oczywiście dużą ilość kieszeni, znaczy komórek systemu Pulse MOL. Dzięki temu przytroczenie czegokolwiek nie jest tutaj najmniejszym problemem. A powtarzam raz jeszcze, cały ten system jest dopiero początkiem. Składa się on naprawdę z wielu, wielu, wielu elementów. Ładownic, pokrowców, kieszeni i tak dalej, i tak dalej. Elementem tego całego systemu jest oczywiście coś, co mam na sobie, czyli kamizelka, nie pamiętam jak ona się nazywa. Wszystko będzie oczywiście w odpowiednim czasie w filmach, kiedy postaram się to chłopskim takim swoim sposobem omówić. Ale generalnie zaczynamy od kamizelki i zaczynamy właśnie od dużego plecaka, który ma tą plastikową ramę. Do tego plecaka plus na kamizelkę możemy ładować kolejne elementy. Mamy tutaj nerkę, czyli waist pack, którego już pokazywałem w jakimś shorcie. I on idzie albo gdzieś tutaj na dół plecaka, albo możemy go sobie przypiąć indywidualnie jako właśnie nerkę, torbę czy coś w tym stylu. Na to mamy komplety ładownic. Tu akurat widzicie pokrowiec na manierkę. Możemy go sobie przypiąć tutaj, możemy go sobie przypiąć tutaj, możemy go sobie przypiąć gdzieś do plecaka. To nie ma najmniejszego znaczenia. A także kolejnym elementem tego całego systemu jest plecak, który widzieliście już na filmie z unboxingu poprzedniej paczki z Army Worldu. I ten plecak 30-litrowy, patrolowy, tam jedno-dwudniowy, zależy jak się kto zapakuje, również jest integralną częścią tego całego systemu. Wszystko to razem się ze sobą spina, wiąże, łączy. Dzięki temu stanowi to jedną całość. W momencie, kiedy potrzebujemy jakiegoś elementu użyć niezależnie od reszty, odpinamy. To, kochani, naprawdę wybaczcie, że dzisiaj tak entuzjastycznie i tak chaotycznie opowiadam o tym całym systemie, ale naprawdę jestem bardzo, bardzo szczęśliwy tym, że trafiły do mnie te akcesoria, czyli ten plecak holenderski. Jak widzicie, w normalnym leśnym kamuflażu oraz ten amerykański oraz wszystkie te gadżety. I na pewno za jakiś czas na kanale pojawi się film o całym tym systemie. Spróbuję Wam opowiedzieć co i jak to wszystko wygląda, jak to wszystko się składa, z czym to się je, etc., etc. Co prawda filmów jest pełno, ale spróbuję Wam to pokazać okiem takiego, można powiedzieć, laika jak ja. Dobra, nie przedłużając, dzięki serdeczne za ten pierwsze spojrzenie na całą kupę gadżetów w kamuflażu UCP. Ale trudno, takie są, to nie będę wybrzydzał. No i czekajcie na kolejne filmy na kanale. Ahoj!